I witam Was w kolejnym odcineczku, 95. Dobrze mówię dniu? Czwartym? Czwartym dniu? Dobrze mówię? Czwartym dniu. Boże, się wyprzedziłem. Postać już jakby zaliczyła ten achievement. 100 dni przeżyła. My jeszcze jakby myślenie, ja nie wiem szczerze czysto, ja nie liczyłem, nie liczyłbym nigdy. Może przeżyliśmy 100, a może nie. Ale ja chcę, żeby było na pewno 100 dni, więc zostanę te 4 więcej dni. Czekajcie, patrzcie, zrobimy trika. Ta, teraz nasze jedzenie jest świeże. Wow. Wow, such buggy. Super, jest woda, bo już nie mamy wody. A my idziemy do pracy, budować. Tak, chcę jeszcze skończyć to, co tam zacząłem. Więc ta... Mówię, będziemy kończyć tą serię spokojnie, nie będziemy tutaj sobie szli po prostu z tej serii i nic nie robić. Mówię, stwierdziłem, że jeżeli ja nie zrobiłem serii do końca, to nie zrobiłem serii do końca. U mnie jest 94 dni. To, że dostałem osiągnięcie i się właśnie śmiałem znajomemu, właśnie kucerzowi, że ten, że 100 dni dostałem. Zostałem w ogóle 3 achievementy, ja sobie zrobię solo. Chyba, że mi świr odwali. Tam widzę jeszcze kłodę gdzieś w lesie. To jest do znalezienia tych grzybów, tych części, zabawki, ale to nawet to już wiecie. Ewentualnie może jak będzie nam się nudzić, już zrobimy to, to pójdziemy poszukać. Część zabawki się zbugowała, więc... Już ją nawet sam mogę, myślę, włączyć tam, wiecie, że widzieć, gdzie ona jest, to mi tam nie będzie przeszkadzać. Mówię, nie lubię bugów w grze, jeżeli bug mi robi coś takiego, że mam coś, a potem tego nie mam, to... Ta noga, pamiętacie? Czy tam ręka? Zdobyłem te części, a one, kurde, poznikały, no to już nie było fajne. Dobra, za dużo nie mogę ścinać, bo już dużo nie zostało tam. Dobra, weźmy teraz, pościnajmy tu jeszcze krzaczki, trochę patyków pozbierajmy, żeby już tam robić to jakoś razem. Dobra, bo nie trzeba dużo, nie trzeba dużo, widzę. Dobra, bo wózek w ogóle gdzieś wywaliło w powietrze chyba. O. No, pięknie, nie? Jestem zadowolony, mówię, mogłem jakby skończyć. Bo dostałem osiągnięcia, ale nie, to było dla mnie takie, że kurde, nie zrobiłeś jednak tych 100 dni, a gra się pobugowała. Moim zdaniem się trochę pobugowała. Chyba, że minęło, w zasadzie nie, no byliśmy dzień w dzień, liczyliśmy jaki dzień był, więc chyba gra się po prostu zbugowała. Dobra, się nie przejmujmy. I tak tu zostajemy. Zostajemy w miejscu, gdzie jesteśmy. Jeszcze jedna kłoda by się przydała, jakaś tutaj taka, o Jezu, są nawet 3. Wtedy więc zrzucimy, niech sobie jadą w dół. A! Drzewo mnie tu trzyma. Boże, w ogóle ile drzew tu jest? What the fuck? Ty. A to jest ptak, Boże, myślałem, że młotow. Młotow albo alkohol, ale to ptaszek. On żywy? Ja żywy. Żywy. Jo! Tak, możecie, nie wiem, czy kiedykolwiek mówiłem na odcinkach, że jestem Kaszubem ogólnym, w sensie mieszkam na terenie Kaszub i ogólnie jestem jakby, po prostu jestem Kaszubem, no jakoś tak to ten, może nie umiem jakoś tam mówić kaszubsku, kłecha, mełek, szebe, to jak króci do jedudzi, to kaszepsko stolesa, to nie umiem jakoś tam super rozmawiać po kaszubsku, bo nie jestem takim typowym, czystym Kaszubem, że wiecie, że się uczyłem tego, ale obydwóch rodziców mam właśnie z Kaszub, więc też jakby się czuję Kaszubem, mieszkam na Kaszubach. Tak, czyli wiecie, gdzie mieszkam, na Pomorskim, ale to tyle, więcej się nie dowiecie. Nie dowiecie się, jeżeli ktokolwiek kiedyś tutaj to i znajdzie, to będzie to wiedział. Kurde, to było dobre pytanie, nie? Gdzie się znajduje? I to tylko odpowiedź była na właśnie... tylko na foreście. Dobra, powrzucajmy te kłody.
O, pięknie, co? Niedaleko skończenia naszej pięknej tutaj. O, to jest tamto było. Pięknej zjeżdżalni. Oczywiście chcę z niej pozjeżdżać jeszcze. Ale to będzie smutne, co? Zjedziemy, potem wejdź tam. Jezu, spadłem aż. Dwadzieścia pięć, 27. Dobra, jeszcze tam kilka kłód jest potrzebnych, ale nie dużo. Jesteśmy tak naprawdę już na końcu tej budowy. Znaczy budowy oczywiście samego, samych tych trzeba jeszcze patyki. Tutaj nie mam patyków, ale tam, na części lasu, widzieliście ile ich było. Jest patyk na patyku. No dobrze, może zrobię coś tutaj, te drzewa tutaj są bliżej. Słyszę ich. Dużo ich jest, nie ma molotowów, kurde. No. No, teraz ta broń ma sens na tych gówniaków. Mamy jeszcze amunicji dużo? O, mamy. Tyle było z ich zabawy. Ty, ale dobra, na tych słabuszy pistolet działa świetnie. Że w końcu warto nim strzelać, bo ogólnie to tak, ten pistolet nie jest jakiś tam, wiecie, to nie jest pistolet jak z Sonsów, nie? Sonsy to mają pistolety pierdzielnięte. Strzelasz, zabijasz, głowę trafisz, nie żyje. No, tamto, wiecie. This is America! I tak wchodzisz normalnie tam. Ja się tak czułem. Grając oczywiście. O, dzięki, wózek. Wyrywasz się do widzę do pracy. Dobra, przy okazji to mówię. To jest teren, gdzie jest wpis tych raczej. Patrzcie, ile tego jest tutaj. Tutaj warto te patyki zbierać. No, no jest na ziemi, nawet nieruszone. Dobra, nawet nie mogę więcej. Ale sam sens tego. No dajcie mi spokój. Jeszcze 10 pali, tak? No dobra, 11. I będzie zaraz koniec. Mi się wydaje, że te drzewa tutaj jakoś się pojawiły, bo ich tu nie było, ja je chyba ściąłem, nie? Tak wydaje mi się dziwnie, jakby te drzewa się tu pojawiły. Ej, panie! Bo ci kurde strzelę z pistoletu. O właśnie, tych nie zabijam od razu. Misuję te strzały. Panie, przestań mi tutaj. No Jezu, ile można marnować strzał?
Dobra. Pistolety skałkowe. Spoko sprawa, nie? Daj tam mi spokój. Zaraz zbuduję i se pójdę. Ile mamy jeszcze naboi? No, spaduwa. Nie mam ochoty na zabawę z wami. O Jezu, króliczku. Przepraszam, króliczku. Króliczka, żem zabił. A, czyli ja mogę trzymać balę i trzymać jeszcze głowę. Ciekawe. Dobra, to czy to wszystkie bale? Cie, tak się wydaje. Cie, ja naprawdę ładnie wszystkie bale wrzuciłem, bo zawsze zostaje jedna lub dwie bale, nie takie ledwo. O Jezu, czekajcie, czekajcie, cięcie. Jajowa sprawa, myślałem, że już dzwonią do mnie znajomi z szefem, im odpisał na Steamie i zagrał z nimi, a to jednak z pracy po prostu. Mam jajka wziąć w ogóle, co za akcja. Dostaję SMS-a. Ty, o, weźmy się jajko po drodze. Wiecie, to takie jest śmieszne, nie? Niespodziewane pytanie po prostu. Coś takiego, wiecie, to jest to coś, że czasami dzieją się akcje, o których nawet nie myślicie, że może się stać. Przecież nie jest to nic niezwykłego, jaja, nie? Ale jedno, tak śmiesznie. Co jest? O, dobra. Dobra. Te bale weźmiemy. Ale tu jest dużo patyków. Ja sobie będę zbierał stąd patyki. I sobie je nosił. Patrzcie, no przecież to jest patyk na patyku. Takie gęstwiny, nie? Piękne gęstwiny. Ja pierdzielę. O, XD. Siema, kusarz. No, dzięki. Dobre, XD, aż mi grę przylagowałeś. Czy nawet nie wiem, na co odpisał. Ja po prostu czasami mam tak, że napiszę coś, zapomnę, co napisałem. I cholera wie. Dobra, pięknie idzie. Nie, no normalnie tutaj jest pięknie, mi się tak podoba, ile tych patyków tu jest. Nawet nie musiałem daleko chodzić. Idealne miejsce na zrobienie tego. Dobra, trochę tutaj lasu zniknęło. Nie powiem, będzie to pewnie widać z bazy. Tą małą dziurą, chociaż fajnie między tym jest, cała ta zjeżdżalnia z krzakami. Baba, bibi. Gdzie są krzaki tutaj? Kolejne 20. W ogóle drogę mi dzisiaj główną zamknęli u mnie w mieście. I tak kurde miałem. Jadę, mówię, kurde, mam skręcać w lewo. Całą drogę mi zamknęli, mówię, co jest? No ja sobie objechałem, ale takie korki u mnie się w mieście porobiły przez to. Aż koszmarnie. I teraz weź tak codziennie. Mam nadzieję, że zrobią tam. Robią po prostu tory i. Nie wiem, co odpierdzielają. Mam nadzieję, że to ogarną, bo. Gdzie rano jadę, to tam nie przeszkadza mi jakby. Ja tam nie podchodzę, bo mi zaraz nietoperze wywalą. Ale jednak, no szkoda, szkoda, szkoda. Znaczy, 14 sekund, weźmy, zestnijmy jakieś drzewo tu jeszcze. No bo jeszcze i tak potrzebuję kłody zabrać na tamtą pomost, żeby zbudować. To wiecie. No, no ludzie. To jest patyków, patyk na patyku. Pójdziemy po jeszcze, Jezu, kolejny dzień zaraz to.
5 dni zostanie nam. Właśnie, ale byśmy mogli coś serio zjeść. Teraz to już szkoda tak nie jeść. Po prostu chciałem to. Dobra, cyk. Jeee, zobaczymy, czy to w ogóle działa. Mam nadzieję, że nie spierdzieliłem tego. Znając mnie, to jest na to duża szansa. Dobra. Czy nie mogę położyć tej bali? Dobra, cyk. Jedziemy z powrotem do bazy. Myślę, że mogę tu przejechać jakoś bezpiecznie. Te bale przewiozę od razu. Dobra, ja muszę coś zjeść, bo moja postać zaraz tutaj umrze. Psychicznie, sorry, nie? No mówię, jakie to jest chamstwo, nie bierzesz do ekwipunku i już nie jest spalone. Dobra, potrzebny jest nam 7 bali. Dobra, zetnijmy sobie z 2 drzewa i styknie, nie? Nie, wózek nie. Już się bałem, że wózek wystrzeli w powietrze, nie? Bi, 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 bi. Teraz mi siedzi ta wiadomość w głowie. Od Rubinowego. Bo nie powiem czego. Pozdrawiam, Damianko, ciebie. Pozdrawiam, Damian. Damian kiedyś był na kanale, więc może ktoś jeszcze kojarzy. Panie, zostawcie nas tutaj w spokoju. Jezu, straszysz mnie. Jak patrzę, jak to ładnie buduje, nie? Przykro mi. Ja już jestem w bazie, mam was gdzieś. Jeszcze coś? Dobra, to nic, bełty mi nie przeszkadzają, bo ja mogę sobie zrobić zaraz ich masę. Dobra, wracajmy do bazy. Bełty trochę zmarnowałem, ale to nie nic. Mogę sobie zawsze zrobić, tylko patyczki potrzebuję. Pomyślcie sobie taką bazę ze znajomymi, no jednak fajna by była, nie? Tak posiedzieć ze znajomymi, pogadać. Dobra, są tu jeszcze piórka, są. Chociaż piórek nie potrzebuję. O, nie chcę łuku robić. Co ja robię? Kości, nie? Dobrze mówię. Pięknie, mamy to.
Z rana pójdziemy sobie po Shella pięknego od tego i zjedziemy z naszej zjeżdżalni. Zrobiliśmy ją. Cieszy mnie to. Patrzcie, jak szybko, nie? Dobra, zrobię to i cyk, zaraz jest. Zostało nam 5 dni. Co te 5 dni robić? Nie mam pomysła w ogóle. Ta 95 dzień będzie, nie? Ta. Już nasza postać już przeżyła tyle dni. Ty z SOS. Ty. Zbudujemy to? Ty, dawajcie na plaży, walniemy SOS. Czemu nie? Tak będziemy szli na plażę, więc możemy się pobawić. Można się zakluczyć. Wydanek jest na tyle piękny, że mi się już nie chce nic z nim zmieniać. Mogliby dodać jeszcze więcej umeblowań i więcej takich rzeczy małych. Dobra, ja chcę sobie zapisać. Trzeba poczekać na głęboką noc. Kurde, jest godzina 18. Nie fajnie, bo to zrobienie tych 5 dni to mi no jednak więcej czasu zużyje niż te to, co tu mam. Jezuniu, czemu nie mogę? O, cyk, idziemy spać. Dziewięćdziesiąty piąty dzień naszej pięknej podróży. Według niego 101. Z achievementem! Z achievement! W końcu go zdobyłem. Tyle czasu go chciałem zdobyć. Musimy złapać, bo mówię, nie mamy Shella, bo żebym zużył. Okej, ja sobie wezmę jeszcze kamyczki. W ogóle wózek wezmę z kamyczkami. Co ja jestem, kurde, biedak? Nie wiem. Trzyśmy te bale tutaj. Czy je użyjemy? Nie mam pojęcia. Czy znikną? Nie chcę zniknąć. Słuchajcie, po coś mamy te kamienie, nie? A i tak nie będziemy budować żadnych dróżek tam u góry. Nie wiem, czy będzie mi się chciało. Oczywiście musimy zrobić to na samej plaży. Kurde, przejechać teraz przez te gówna. Tam przy tym rekinie gdzieś, nie? Mamy to SOS. No właśnie, mamy te wszystkie nasze kamerowane główienka. Ja je chcę obejrzeć. Mówię, a finałowy dzień to będzie po prostu setny. Setny dzień i lecimy tam, nie? Jak będzie na zapisie 100, to lecimy od razu na końcóweczkę, na finał. Z paralotni lecimy uzbrojeni i zobaczymy, co będzie dalej.
Wiem, że osobiście mógłbym to dzisiaj nagrać całe. Po prostu mam takie coś, że chcę jeszcze sobie w Remorda pograć, wiecie, ja mam tam te swoje giereczki, które bardzo bym chciał sobie popykać solo dla siebie. Ja mówię, to jest taka walka, że czasu na nic nie masz i chcesz coś tu, chcesz coś tam. Dobra, ja mam końcóweczkę czasu. W następnym odcinku pójdziemy zjechać w końcu. W tym już nie będę tam czasu ten. I sobie pójdę jagody na przykład zjeść. Pozbierać jakieś jagódki. Jak się ładnie świeci. Na niebiesko. Nie no, pięknie no. Mniam. No tutaj trochę biedniej. Tutaj trochę biedniej. O, patyków to jest tak dużo. Mówię, mógłbym dzisiaj to zrobić. Wiem o tym osobiście. Tylko mówię. Mam takie, kurde, może zagram sobie w coś takiego. Jeszcze wiecie, mam tego Remorda odstawiam. I tak, kurde, ja mówię, w Remorda teraz gram. A to mówię tylko dla fanu, nie dla jakiegoś YouTube'a, bo jestem w to kompletnie słaby. Ale jest wielka zabawa. No i wiecie, no. Może jelenia jakieś pójdziemy złapać na tym odcinku jeszcze, jak ten ogarniemy, bo trzeba było zrobić to paliwo na wszelki. Nawet na bossa się przyda. Króli... Patrzcie, królisie się rozmnożyły. Patrzcie, królisie się rozmnażają. Wow, idziemy zobaczyć, czy nie ma jakiegoś królisia jeszcze. Tutaj nie, tutaj nie. Szkoda, ale dobra, wiemy, że się mogą rozmnażać. Nie wiedziałem, że myślałem, że mogą być w klatce, ale nie wiedziałem, że mogą się rozmnażać. Królisie, królisie, królisie. Hodował was małe misie. Będę sobie skakał po głowach. Jestem tutaj wieża widokowa. Boże, jak ja nie mam poczucia humoru, nie? Mam takie straszne poczucie humoru. Ta, już taki człowiek zmordowany, co tu porobić? Na altance co możemy na chwilę usiąść i pogadać. O, już porobiłem jakieś screeny sobie, wrzuciłem jakieś screena też stąd. Z tego jakby domu, jak to nazwać. Możemy się tym przeosobę odprawić w foreście. Nie można siadać na ławki, to jest smutne. Ja no mówię, coś, to jest taka bardziej rozbudowana strefa, nie? Tam jest strefa pusta, tylko jakaś tutaj główienka. Ale patrzcie, nie trafiłem w cel. Dobra, 100 metrów, nie? Orzem, kurde, przestrzelił, co? Masakra, dobra. 100 jardów. Ty, patrzcie. Nie trafiłem. Ty, ale ja albo za dużo wysoko, albo za nisko daję. Ja pierdzielę. A już było lepiej, już było lepiej. Dobra. Już lepiej, lepiej. Oj, chyba pięknie, żeśmy trafili. Nie no, prawie. Cholera, chciałem tak ładnie, pięknie tam trafić. Dobra, jak ktoś tam trafi. No nie jest źle, coraz lepiej. Cały czas jakoś w tą prawą stronę tutaj celuję, nie? A z łuku to pewnie jeszcze gorzej, nie? No, z łuku to tak... Chociaż czuję, że z tego łuku jestem lepszy niż z łuku tamtego. Z tego jestem tak przyzwyczajony do strzelania.
No cyk, patrzcie, no, no czy to nie jest piękne? No, no widać, że jestem lepszy z tego łuku, nie? Dobra, zapisałem odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Miło było. Zostało nam ostatnie dni dla zabawy, po prostu nie dla żadnego budowania, niczego, tylko dla zabawy. Wojnę wypowiadam kanibalom, nie? Zapisujemy sobie dzień 95 i do zobaczenia. Cześć!